przepraszam bardzo. Pomocy. Czy ktoś by mógł mi dać troszeczkę jedzenia? Jest strasznie zimno, a ja nie mam gdzie się podzieć i jestem bardzo głodna. O rany, dziewczyno, idź do domu, umyj się i ubierz. Jak ty wyglądasz? Ty musisz coś zjeść. Ale ja nie mam pieniędzy, jestem strasznie biedna. I co mam teraz zrobić? Pomoże mi pani? Ja? O, w żadnym wypadku. Przepraszam bardzo, ale ja się śpieszę. Mam wykupione ekskluzywne wakacje. No cóż, musisz sobie radzić sama. No i tak tu jest z każdym. Nikt nie ma ochoty podejść do biednej, chorej, głodnej dziewczyny. A ja naprawdę nie mam niczego. Jestem tylko ja i ten mój psiaczek. A przecież on też jest głodny. Jemu też się należy jedzenie. O, szybko, szybko. A nie, jednak mam czas. Mój pociąg jeszcze nie nadjechał. Na szczęście zdążyłem. A co to? Kto to? Wygląda strasznie. Może ją po prostu ominę i przejdę nieco szybciej dalej. Przepraszam, przepraszam. Może ty mi pomożesz? Jestem strasznie głodna. Masz może coś do jedzenia? Nie, niestety nie. Jadłam u góry w barze, ale jak jesteś głodna, to idź tam coś zjeść. Ale ja nie mam pieniędzy. Nie mam jak zapłacić. Oj, sorki. Ja mam tylko kartę, nie mam gotówki. Także, no, może ktoś inny ci pomoże. O nie, minęło już 3 godziny. 3 godziny minęły, a ja nie mam ani grosza nadal. Ludzie są okropni. Hej, co ty tam tak długo robisz? No, przecież zdjęcie robi się 1, 2. No dobra, już, poczekaj. O, mam to. Ej, słuchajcie, mamy zdjęcia, zrobimy paszporty i możemy lecieć dookoła świata. Ty, ale jeszcze przydałyby się jakieś pieniądze. Wiesz co? Tak sobie pomyślałem, w tym sklepie obok są jakieś zdrabki. Do wygrania kupa pieniędzy, chodźcie, sprawdzimy to. Nie, no co, to ja w to nie wierzę. Chociaż możemy spróbować. Dzień dobry, czy moglibyśmy kupić zdrabki? O, no jasne. 3 zdrabki, dla każdego po jednej? Tak, zgadza się. Słuchajcie, dawno nie padła główna wygrana. Może akurat wam się uda. Proszę, zdrabki dla was, trzymajcie. Trzymam za was kciuki. Może to wy zostaniecie milionerami. Zostały 2 ostatnie, proszę, weźcie je. Liczę na to, że uda wam się coś grubego i dużego wygrać. Ej, słyszeliście? Ale czad. Chodźcie, pójdziemy je otworzyć tam dalej. No dobra, ja sprawdzę pierwsza. O nie, bez sensu, przegrana. Nie, nic nie mam. To teraz ja sprawdzę jeszcze tę jedną. Nie, no bez sensu. Ale bzdura. No to czas na moją ostatnią szansę. Wydaje mi się, że coś tu mam. O, też nic nie ma wygranego. Beznadzieja, wrzućmy je z powrotem do kosza. Nic się nie udało. Ej, ja mam jeszcze jedną zdrabkę. Ale pewnie tutaj też nic nie będzie. Ej, słuchajcie, musimy się śpieszyć. Zaraz nasz pociąg odjeżdża. Ej, spóźnimy się. Uważaj, uważaj. Ktoś dziwny wychodzi z windy. O nie, idzie w naszą stronę. A, żeby nas nie tylko nie zaczepiła. Ej, daj jej szybko tę zdrabkę. Może się od nas odczepi. O, przepraszam. Mam pytanie. Macie może coś do jedzenia? Uuu, dziewczyno. Jak ty nieładnie pachniesz. Nie, nie mamy nic do jedzenia. Wyrzuć tę ogryzkę. Masz tu zdrabkę. I daj nam święty spokój. A my już spadamy. Narka. Zdrabka? A po co mi ona? Dobrze, psiaczku mój kochany. Chodź, wracamy już do domu. No dobrze, kochany. Wracamy do domku. Ja i mój psiaczek. Och, tak mi smutno, że nikt na nas nie czeka. Och, znowu szary, ponury pokoik. Tylko jeden. O, coś nam zostało na stole. Mamy pomidorka. Jestem strasznie głodna, muszę coś zjeść. O, zjadłeś jabłko. No dobrze. Marchewka i coś jeszcze. No i pusty stół. No nie wierzę. Odłożę sobie to coś dziwne, co dostałam i chyba odpocznę. Ale poczekaj, co ty robisz? Dlaczego ty tak skaczesz? Poczekaj, ja to sprawdzę. Zdrabka. Co? Co? Poczekaj, poczekaj. Muszę to dokładnie sprawdzić. Tu jest napisana główna wygrana. A, piesku. Ten ktoś nam dał tą loterię z wygraną. Nie sprawdził. O nie, jesteśmy bogaci.
Albo w zasadzie jeszcze nie. Trzeba odebrać pieniądze. Jak ja to teraz mam zrobić? Och, ale się cieszysz, jak skaczesz wokół mnie. No dobra, to tutaj jest napisane, żeby teraz udać się do banku. Ojej, nie wiem, czy ja będę wiedziała dokładnie, gdzie mam iść. Strzałka pokazuje w tę stronę. Chyba podejdę do pierwszego okienka. Dzień dobry, przepraszam, czy mogę prosić o wydanie głównej wygranej w loterii? Co? Pani wygrała? Od miesięcy nikt tego nie zrobił. Niech pani pokaże to. Faktycznie! Nie no, jestem w szoku. To oznacza, że pani jest milionerką. Ja gratuluję. Proszę poczekać. Ale jak to milionerką? Naprawdę wygrałam milion? Nie milion. Nie dwa, nie trzy, tylko 5 milionów. Gratuluję. Ale musi pani iść ze mną do skrytki, bo tych pieniędzy to ja tutaj pani tak nie wydam. Ale do jakiej skrytki? O co chodzi? I już chwileczkę, wszystko pani wyjaśniam. Ta loteria obowiązuje w wielu skrytkach, proszę zobaczyć. Wszystko, co tutaj się znajduje, jest pani w tych skrytkach. Mamy na przykład klucz, jeszcze jeden do sejfu, złoty puchar, klejnoty, tajną wiadomość, tajne obligacje, które można wymienić na pieniądze, no i najważniejsza rzecz. Pieniądze są tutaj. Nie, to jest jakaś pomyłka, to jest niemożliwe. Ja nie mogę mieć takich pieniędzy. Ależ oczywiście, że pani może, ale jeszcze proszę poczekać. To nie wszystko. Teraz weźmiemy do ręki ten klucz. No i on tak naprawdę otwiera pani skarbiec. Wszystko, co znajduje się za tymi drzwiami, będzie należeć do pani. Pani pozwoli, że ja tutaj kluczem pokręcę. Wszystkie światełka muszą być zielone. No i niech pani się przygotuje, bo za chwilę pani zobaczy swój skarb. To wszystko. To wszystko należy do pani. Nie, jestem w szoku. A, co ja mam teraz z tym zrobić? No najlepiej nowy dom, samochód, wakacje. O, spłacić kredyt. Może zabrać rodzinę na wakacje. Ale proszę pana, ja do tej pory byłam biedna. Tę loterię dostałam od kogoś. Z wygraną. I ja teraz nie wiem. W takim razie to musi zostać zamknięte. Jak pani się dowie, co dokładnie tutaj chce z tym zrobić, wówczas pani pomogę. Teraz proszę zabrać sobie te oto pieniądze, całą skrzynkę, no i zaszaleć. Jestem przerażona, ale i również szczęśliwa. Za część pieniędzy kupiłam już dom. Oh, wymarzony, wielki. Dzięki temu już nigdy nie będę żebrać i prosić o pieniądze. Dzięki temu, och, jestem przeszczęśliwa. Tylko, och, komputer, 2 piętra. Do tego jeszcze winda! A, to jest niewiarygodne! To jest spełnienie moich wszystkich najskrytszych marzeń! Tutaj w tym ostatnim pokoju będzie moja sypialnia. A co tam? Mam mnóstwo pieniędzy. Mogę je wydać teraz na coś mi się podoba. Ach, ale jaką ja bym chciała mieć sypialnię. Taką piękną, klasyczną. No i najważniejsza rzecz. Musi być miejsce dla mojego psiaka, żeby miał gdzie się wyspać. Dostanie ode mnie taką leżankę i jeszcze poduszkę. Do tego szafa, dodatki, półki. No i ta sypialnia będzie idealna. Tam, tam, tam. Kolejne pieniążki wydane, no i sypialnia marzeń zrobiona. O rany, o takim czymś marzyłam. Jestem przeszczęśliwa. No i teraz już wiecie, że wystarczy odrobina szczęścia i odrobina głupoty. No bo ktoś mi dał los z wygraną. Ale moje życie się teraz odmieniło. I wiecie, co ja zrobię? Część pieniędzy przekażę na zwierzaki. Tak, aby miały lepsze domy. Tak, aby trafiły do prawdziwych domów. Ależ ja się cieszę! Och, i najważniejsze jest to, że już nigdy nie wrócę na dworzec. No chyba, żeby pojechać na wycieczkę. Na sam koniec jeszcze moja wielka metamorfoza. Idziemy do najlepszego fryzjera w mieście. Halo, przepraszam. Mistrzu, czy zajmiesz się moją fryzurą? No jasne, kochaniutka, ale co będziemy robić? Zmiana koloru, zmiana stylu, zmiana wszystkiego. Oj, to ci będzie słono kosztować, jesteś pewna? Ależ oczywiście, że tak. W takim razie siadaj na krzesło. Och, jak fantastycznie. O, masz tutaj ciuchy do przebrania, ale pozwól, że na razie zostanę jeszcze w tym.
Włosy podobają mi się najlepiej długie i kręcone. O, ta fryzurka jest idealna. A kolor jaki byś chciała? A zaszalejmy, może zostanę blondynką? O takich jasnych włosach? Albo coś takiego. To jest bardzo eleganckie. Wiesz co? Mega mi się to podoba. Proszę, to dla ciebie zapłata. Jestem przeszczęśliwa. Po salonie fryzjerskim czas na ubranie. Tak, to jest to, o czym marzyłam od dawna. Właśnie to, do tego jeszcze kokarda. No i w końcu spełnia się moje marzenie. Nikt nie będzie na mnie patrzeć krzywo na ulicy. W końcu wyglądam normalnie. No i teraz jestem szczęśliwa. A na sam koniec czas zabrać odrobinę pieniędzy i pójść pomóc psiakom ze schroniska. O rany, czuję się dzisiaj jak prawdziwa księżniczka.